Jaką inwestycję rozpocząć na start? Co ja rekomenduję, żeby można było zacząć? To ja uważam, że na początku oczywiście zależy od ambicji tej osoby, od jej portfela, ale tak dla przeciętnej osoby, która chce wejść w ten biznes i nie chce zaryzykować wszystkich swoich pieniędzy i nie chce w ogóle myśleć o tym, jak nie stracić tych pieniędzy, to uważam, że jednocześnie najmniejszą opłacalną inwestycją, ale też i inwestycją, która jest na tyle dobra i dochodowa, że warto czasami poświęcić swój inny biznes, jest właśnie typowy projekt pod czworaka. Czyli to wybudowanie takich czterech lokali, to co wam pokazywałem, gdzie były dwa etapy, takiego typowego czworaka, tak, żeby na tym zarobić minimum 500-600 tysięcy na projekcie. Biznes deweloperski też charakteryzuje się tym, że można go robić nie tylko jako pełnoetatowa praca. Ponieważ czasem jest tak, że kupujemy działkę, dokumenty się załatwiają, albo ktoś za nimi chodzi, albo my za nimi chodzimy i to nie jest pełnoetatowa praca, to nie jest full-time job w odróżnieniu od flipów. Tutaj to jest tak, że czasem jest tak, że my nic nie robimy przez tydzień, dwa czy trzy, ponieważ w tym czasie na przykład projektant projektuje albo czekamy na jakieś uzgodnienia, decyzje, warunki i w tym momencie to nie jest praca, która po prostu nas angażuje na 100%, więc można to święcie łączyć z naszym aktualnym biznesem czy z pracą. Oczywiście, jeżeli chcemy robić to tak jak ja, w większej skali niż kilka projektów, to już jest praca angażująca i pełnoetatowa. Natomiast jeżeli robicie pierwszy projekt i mówimy tu o takim czworaku, to wtedy to nie jest jakby w pełni angażujące. Są takie etapy, gdzie na początku mamy mało pracy, później na etapie budowy mamy dużo więcej. Natomiast jakby to jest rozłożone na jakiś rok, półtorej, także spokojnie można to łączyć z pracą gdzie indziej, bo na uzupełnienie nas będą członkowie naszego zespołu, o których też później powiem, kogo mieć tam w swoim zespole i jak można by było go pozyskać. Więc jaka inwestycja na start? Moim zdaniem to jest inwestycja, żeby wybudować cztery lokale i teraz zapiszcie sobie to. To jest budowa takiego czworaka, który formalnie, czyli czterech lokali w jednym takich jakby w jednej bryle, który formalnie nazywa się, że to są dwa domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej dwulokalowe. Czyli mamy w jednej bryle dwa domy, czyli dwa budynki, które są jednocześnie bliźniakami formalnie i w każdym z tych bliźniaków mamy dwa lokale. Może podam to na przykładzie, tutaj to lepiej widać. Widzicie, tutaj mamy dwa takie budynki, że tak powiem, jakby dwie bryły. I w każdej tej bryle po prawej stronie są dwa lokale, po lewej stronie są dwa lokale. Czyli jakby każda z tych stron, prawa i lewa, dotyczy, to są dwa budynki w formie prawna, dwa budynki, dwa domy jednorodzinne. Natomiast każdy z tych domów jednorodzinnych jest dwulokalowy. W związku z tym w takiej bryle można spokojnie wybudować cztery lokale. Czyli cztery lokale są usytuowane w dwóch budynkach formalnie, bo to jest jedna bryła, ale jakby formalnie to są oddzielone dwa budynki od siebie ścianami przeciwpożarowymi i dilatacją. Także to są dwa budynki w jednej bryle, ale w każdym tym budynku są po dwa lokale, czyli mamy razem cztery lokale. Mam nadzieję, że jasno się wyraziłem, bo to jest takie trochę zagmatwane. Natomiast to pozwoli nam budować tam, gdzie jest miejsce na domy jednorodzinne, czy na domy jednorodzinne, czy bliźniacze, właśnie coś bardziej komercyjnego niż typowy dom dla użytku jednej rodziny. Wtedy to się po prostu bardziej spina. Mam nadzieję, że się włapali, ale będą pytania jeszcze. Dobrze, i teraz to jest, moim zdaniem, to jest najlepsza inwestycja na start z tego względu, że jest na tyle duża, że daje sporo możliwości, bo można zarobić 500-600 tysięcy na takim jednym budyneczku, natomiast na tyle jest to małe, że przedsiębiorca, który w ogóle myśli o tym biznesie, powinien sobie z tym spokojnie poradzić i to nie powinno go jeszcze mocno obciążyć finansowo. Bo w tym biznesie jest tak, że czy budujesz jeden lokal, jeden budynek, czy budujesz cztery w jednym budynku, to masz tyle samo roboty przy pozwoleniach, przy uzgodnieniach, przy warunkach, przy planach, tyle samo dokumentów do załatwienia przy pozwoleniu na budowie, co na jeden lokal 100 metrowy, czy co na cztery lokale po 150 metrów. Dokładnie tyle samo jest pracy. Więc
Można było powiedzieć, że to róbmy 100 od razu, natomiast no, to automatycznie wiąże się z większymi nakładami, z większym ryzykiem. Dlatego to jest, uważam, to jest taki optimum, moim zdaniem. I teraz jak i gdzie szukać działki takie pod inwestycje, pod takiego czworaka? To ja uważam, że to jest jakby pewna przewaga konkurencyjna, ponieważ często działki pod takiego czworaka to są typowe działki pod zabudowę jednorodzinną, czyli dla osób, które szukają pod domek jednorodzinny, czyli my szukając takiej działki, często gęsto konkurujemy z typowymi klientami pod dom jednorodzinny, czyli z lekarzami, z ludźmi, którzy chcą budować swoje prywatne domy na prywatnych działkach i nie rozpatrują tej działki w kategorii komercji, w kategorii zarobienia kasy, tylko rozpatrują, czy im się podoba, czy jest usytuowanie, czy zmieścią tam swój wymarzony domek. A my jako deweloperzy rozpatrujemy to, czy wciśniemy tam tego czworaka i na tym zarobimy, to sprzedamy naszym klientom. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby w ten sposób na to patrzeć, bo to nam daje przewagę, bo my nie konkurujemy z deweloperami, którzy chcą budować tam bloki. Bo oni takich domów nawet nie rozważają, bo dużemu deweloperowi, czy nawet średniemu, nie opłaca się budować tego typu inwestycji, bo jemu się już opłaca robić ten biznes w dużo większej skali. A jak ktoś dopiero zaczyna, to świetnie jest właśnie zacząć od czegoś takiego, żeby nauczyć się popełnić pewne błędy, małe błędy, a przy większych inwestycjach, żeby już tych błędów po prostu uniknąć, tak? Więc jakby ja rekomenduję, żeby od tego zaczynać. Teraz, jaka to powinna być działka i gdzie jej szukać? Może jaka to jest później, natomiast gdzie szukać takiej działki? Więc ja mam kilka sposobów, nie będę mówił o wszystkich, natomiast kilka mam sposobów, gdzie szukam takich działek. Jedna ze sposobów to jest jakby poszukiwanie plomby, czyli ja wyszukuję miejsca, gdzie potencjalnie można by było takie coś wybudować i szukam działki na danym osiedlu, gdzie takie coś może fajnie i drogo sprzedać i jeżdżę i zapisuję sobie te numery działek. Natomiast i teraz jakby dopisuję numery działek, a później załatwiam sobie kontakt do właściciela takiej działki i odzywam się do niego na przykład, że chętnie kupię takie coś. I czasem jestem pierwszą osobą albo jestem takim impulsem do tego, że hej, może jak ktoś się odezwał, to może coś z tą działką zrobić, bo trzeba po prostu skorzystać z tej okazji. Nie zawsze tak się dzieje, natomiast kupiłem w ten sposób wiele działek. I jak uzyskać takie dane? No jest kilka sposobów, natomiast taki najprostszy jest po prostu zapytanie sąsiadów, bo sąsiedzi często mają dane swoich sąsiadów, nawet jak ta działka jest pusta, jak tam stoi dom w ruinie, ponieważ są często stroną postępowania, czyli mają adres tej osoby, która tam jest właścicielem tej działki, albo się znają z różnych, więc mają kontakt do siebie, więc warto zapytać sąsiada, tak, albo kto jest właścicielem tej działki. To jest jeden ze sposobów. Fajną też opcją jest to, żeby nie szukać typowej działki pod tego typu inwestycje, pod dwa takie budynki, czy pod jeden taki budynek, tylko szukać domu, który potencjalny właściciel, który ma taką ofertę, będzie to sprzedawał i oferował jako dom jednorodzinny, jakąś tam ruiny, jakoś stary dziadowski dom, ale my będziemy patrzyli na to z perspektywy okazji, że ten dom można wyburzyć i w tym miejscu ta działka pozwoli nam zrealizować taką inwestycję deweloperską. Ja tak robiłem wielokrotnie, że kupowałem dom z działką i dla osoby, która sprzedawała dom, ona wyceniała dom. Działki już nie brała pod uwagę, bo często to, czy działka ma 12 arów, czy 10, czy 15, to nie ma takiego znaczenia. Dla ludzi więcej warte jest to, jak duży jest dom, w jakim jest stanie. I często można kupić po prostu ruinę jakiegoś domu i ktoś, myśląc, że sprzedaje ruinę, będzie patrzył na tę ruinę. Nie z perspektywy samej działki, która jest warta dużo pieniędzy. Także jak szukacie takiej działki pod taką inwestycję, warto jest popatrzeć w kategorii nie tylko działki w internecie, na portalach ogłoszeniowych, ale też domy, sprzedam dom. Czyli coś, co potencjalnie może być w ogóle nieopłacalne i nie kupienie tego na przykład, tak, wam się będzie opłacało, bo ten dom może być, na przykład strzelam, dom może być na bardzo dużej działce i teoretycznie nie będzie się opłacało kupić tego domu, bo jest przeszacowany, natomiast biorąc pod uwagę, że ten dom wyburzymy albo go wyremontujemy i odetniemy resztę działki, będzie stanowiło to dla nas dużą wartość.
I tak często się właśnie opadza i tam, i właśnie to jest sposób na szukanie okazji tam, gdzie inni nie widzą tego. Bo potencjalnie inni kupcy patrzą na dom z perspektywy domu, a deweloper powinien patrzeć na z perspektywy potencjału, który daje sama działka, działka z domem, który się wyremontuje, później się sprzeda, odetniemy kawałek, tam wybudujemy drugi etap. Są różne możliwości, dlatego nie bądźmy zamknięci, tak? Kolejnym ze sposobów jakby pozyskiwania działki są pośrednicy. Tylko że i te pośrednicy mają często informacje na temat działek, bo są na tych rejonach już bardzo dobrze osadzeni. I jak takiego pośrednika znaleźć, żeby znalazł tam taką działkę? To nie może być zwykły pośrednik. To musi być pośrednik, który jest wyspecjalizowany w konkretnych lokalizacjach i w konkretnym rejonie. To nie może być pośrednik, który zajmuje się mydłem, widłem i powidłem i zajmuje się trochę mieszkaniami, trochę wynajmem, trochę lokalami, trochę garażami, trochę działkami, bo tak naprawdę on nie będzie dla was doradcą, który wam będzie w stanie doradzić, podpowiedzieć i on nie będzie znał się na tym. To najlepiej, żeby był doradca, który specjalizuje się w działkach. Tak? Czyli taki agent, który po prostu zajmuje się działkami i jeszcze grasuje po tym terenie. Jak takiego znaleźć? Najlepiej zobaczyć, który agent w portalach ogłoszeniowych ma najwięcej ofert w tym rejonie. I to będzie prawdopodobnie agent albo agencja czy agenci, którzy zajmują się tymi działkami i którzy tam są w stanie dość doradzić. Bo często na przykład jest tak, że on 2 lata temu z kimś rozmawiał, z jakimś właścicielem i właściciel powiedział: panie, jak będziesz miał jakiegoś klienta, to może wtedy sprzedam. Jak wy mu dacie wtedy znać, że szukacie w tej dokładnie lokalizacji, on was może skontaktować, ten kontakt wyciągnąć z pod ziemi. On może na przykład powiedzieć, że był tu ktoś, kto chciał sprzedawać, ale no teraz nie chce, może się znowu do niego odezwiemy. I jak on będzie miał was takiego klienta popytowego, to jest szansa, że wyciągnie taki coś z kajetu i z telefonu, taki numer i zadzwoni tam po prostu i akurat wyczaruje wam coś z pod ziemi. Nie? Więc jakby tu można szukać, po pierwsze, my konkurujemy tutaj często bardzo z ludźmi, którzy są lekarzami na przykład i kupują pod własne cele mieszkaniowe i dzięki temu możemy dać nawet wyższą cenę niż oni, bo oni patrzą, na przykład, nie wiem, mogą zadać za działkę na przykład dla siebie, mają taki budżet, bo tyle chodzą działki w rejonie, bo oni porównują działkę pod względem konkurencji i pod względem ceny, tak? Na przykład średnie działki kosztują 200-300 tysięcy, no to oni mogą, taki mają budżet, tyle chcą dać. Natomiast nam często, jako deweloperom, opłaca się dodać więcej niż ta działka jest warta, pod warunkiem, że znajdziemy sposób na to, żeby tą działkę bardziej intensywnie zabudować. Czyli znajdziemy sposób, żeby z tej działki wyciągnąć więcej dla siebie.